Siema, z tej strony X-Ready, aktualnie znajdujemy się na mojej serwerze na xdemce.pl. Zostawcie sobie kawkę w górze i dzwoneczek. Serwer startuje w piątek o godzinie 19. Co 25 lajków losujemy slagera, więc piszcie w komentarzu swoje niki. Wszystkie propozycje są oczywiście z Discorda. Tak, żebyśmy w końcu dali coś od was, a nie coś od siebie. Wiecie, o co chodzi. I tradycyjnie podstawisz kasę do wypłaty 50 zł. Kasa leci z kopania, z przebywania na serwerze, jak i z zabójstw. I bez o wiele bawełny zapraszam do oglądania. W sklepie, podstawisz sklep, zmniejszyliśmy ceny TNT. Do sklepu daliśmy bloki redstone, banery, guziki, dźwignie, płytki naciskowe, lejki, skrzynki trap. Craftingi, wędki, śnieżki, zestawy klepacza do zestawu Swagera. Więcej slotów na wojnę. Swagger i Friendly nie tracą głodu. Launchpad na sandach. Boy Farmer i Sand Farmer się zatrzymują na wszystkich blokach, albo chociaż na bloku obsydianu. To jeszcze musimy uzgodnić, bo tak to będziecie mieli po prostu ułatwione, że tylko po prostu skopujecie sobie tym kopaczem fosy. I na przykład on się zatrzymuje na obsydianie, jeżeli będzie to aż takie problematyczne, bo wiele osób miało z tym problem i tak dalej, i tak dalej. Droga do niebios trwa dłużej. Jak ktoś ma wojnę w gildii, na przykład tak to robiły MP-ki, że na przykład pada, nie wiem, kto tam grał, na przykład, kurde, jak miał ten gówniarz z gildii, muszę sobie przypomnieć. No dobra, w każdym bądź razie na przykład jest osoba X, czyli na przykład Blajarek, czy tam, jak nie Blajarek, kurde, jak on miał ten zwitam, powitanie, no to powitanie na przykład wyrzuca gracza Y, no to już ten gracz Y podczas wojny do tej gildii z powrotem dołączyć nie może, więc no niestety nie będą już tak obchodzić punkty podczas wojny, bo jak ktoś z gildii dodał, to oczywiście wyrzucali się z gildii, żeby nie tracić tych punktów wojennych, żeby potem nie było wstydu, że ciągle przegrywają, nie? Więc wydaje mi się, że całkiem nieźle. Również zablokowaliśmy zdobywanie rankingu za członków gildii. Brak cooldownu na G alert, więc ciągle będziecie mogli sobie spamować. Od 50 kratki nie powinno znikać. A tak jak już przynajmniej to antygryf powinien usuwać po 6 godzinach. Skonfigurujemy to, żeby po prostu dłużej ten antygryf po prostu mógł sobie hulać, nie? Również waliliśmy ender chesty z G itemy. I co damy, to oczywiście zobaczycie na starcie. Kto będzie miał Swagera, to oczywiście będzie miał pod kit gildia. Bo wiele osób nie umiało sobie po prostu tych ender chestów, a to po prostu było pod slash craftingi. I ender chest się szybko, fajnie, sprawnie craftowało. Dodaliśmy w lobby specjalną komendę slash megadrop. Jak was wywali po prostu, na przykład z serwera, dostaniecie DOSa, że was wywali całkowicie z serwera. To nie będziecie musieli aż tak sobie konfigurować Tiny Taska, tylko sobie skonfigurujecie, że sobie wpisujecie slash megadrop i was oczywiście przerzuca. Jak my robimy restarty, to oczywiście przerzucamy z lobby na, z megadropa na lobby, potem z lobby na megadropa, więc sobie i tak kopiecie, jak robimy jakiś restarcik. Dodaliśmy auto heal po wejściu na te parki, na przykład macie pół serca, wchodzicie na tę parkę, no to oczywiście wam czyści wszystkie efekty, tak jak było dotychczas. A również dodaliśmy, że po prostu odnawia wam wszelakie serduszka do maksa, ile jest po prostu dostępne na serwerze, czyli 10. Więc wydaje mi się całkiem fajnie. Dodaliśmy kolory w G-opis, żeby po prostu można było to jakoś, wiecie, odróżnić, żeby piszecie o rekrutacji, żeby to wszystko nie było jednolite, tylko po prostu sobie zrobicie, że rekrutacja jest na czerwono. I można pisać kolorem podrubionym, na przykład tak jak ja teraz napisałem, od rangi Friend. Więc fajnie. I również usunęliśmy cooldown, bo jak gość wchodził na serwer, robił takie tak zwane relogi, to miał taką jakby ochronkę przez chwilę, nie? Tak? Macie na blind packu na serwerze, gracie sobie start, że możecie się rozejrzeć, a tak to u nas to od razu goście będziecie mogli lać. I czekamy, aż blazing pack nam odblokuje efekty, no bo z tym problemem się borykamy chyba już od poprzedniej edycji. Ale oczywiście możecie sobie obindować slash EG, slash depo, to jest oczywiście schowek, więc nie powinno wam to z niczym po prostu tutaj problemów sprawiać. Spawn jest troszkę większy, możecie dać znać, co o takim spawnie sądzicie, więc wydaje mi się, że fajnie i mam nadzieję, że się widzimy w piątek o godzinie 19. Będzie parę nowych twarzy na serwerze, chcemy kupić, już wam mówię, szanowni państwo, kto zagra na tej edycji.
zagra Francuz, Demit i Dudziu. No takie, no Demit to już gra, ale Francuza dawno nie było, a Dudziu to będzie po raz pierwszy. Troszkę świeżości trzeba do tych youtuberów dodać, a na nowych edytach to będzie totalna bomba, więc będzie tyle youtuberów, że jak w mordę strzelił. Więc wydaje mi się, że tyle z ogłoszeń parafialnych, w piątek, godzina 19:00.